wygląda normalnie. No i normalny jestem. Zapisałem się właśnie do PO. O jest, to jednak nie. Chcę poznać Tuska. Miłe złego początki. O jest, po co panu poznać Tuska? No bo to jest trzeci człowiek na świecie, tak? Pierwszy był Jan Paweł, drugi był Wałęsa, teraz jest Tusk. Ale jak trzeci człowiek na świecie? W no znany, Polak, tak? No nie, myślę, że to już więcej ludzi... On nam wszystko załatwia. Co on nam załatwił? Pieniądze unijne na przykład? Odblokowanie KPO? A nic nie załatwił. Przecież Unia zablokowała dlatego, że był PiS przy władzy i chyba pan nie jest na bieżąco. Nie ma żadnego nic wspólnego z osobistymi talentami Tuska, tylko to była forma szantażu, że Polska nie dostanie tych pieniędzy, aż nie zmieni rządu. Ja mam pytanie tak na początku. Co pan brał? Że pan takie rzeczy opowiada. Wydaje mi się, że jeśli tak będziemy prowadzić tę dyskusję, to on do niczego dobrego nas nie doprowadzi. No tak myślę, ale dyskutujmy, od tego jest dyskusja. Ale to merytorycznie może, nie? Bo jak ja będę pana pytał, co pan brał, że pan tak głupio gada, to chyba... No, proszę. Co to za dyskusja, nie? No, pytania, odpowiedzi, proszę. Dobrze. Pytać. Przyszedł pan tutaj, żeby przekonać mnie do tej tezy. Ja pana wcale nie chcę do niczego przekonać. Zostawmy tego Tuska. Ja pana wcale do niczego nie chcę przekonać. Takie jest zadanie. Bo to jest bezsensowna robota. Okej, okay, no to jak pan nie chce, no to nie pogadamy, nie? No ale proszę, niech pan zadaje pytania, bo to tutaj jest. Ale to nie jest wywiad z panem. Pan przyszedł, zadanie jest takie, to jest napisane, nie? Przekonaj mnie do tego, że śluby powinny być również dla homoseksualistów, no, tak? No to okej, okay, no to powinny być, tak uważam. No dobrze, ale to proszę to uzasadnić, proszę mnie przekonać do tego. Prokreacja na przykład, tak? Co? Prokreacja. W interesie państwa to jest, tak? Bo liczy się każdy między podatnik. Z homoseksualistami? No tak, a co, nie? A co to komu przeszkadza? Z której strony? Co panu przeszkadza? Bo ja nie rozumiem. Prokreacja, tak? Wie pan, co to znaczy to słowo? Co to znaczy? Chodzi o produkcję ludzi, tak? O to, żeby... Dwóch facetów możemy produkować człowieka? Może zaadoptować na przykład. A to nie jest produkcja. No dobra, nie, może być in vitro, może być jeszcze jakaś inna kombinacja. Jak z in vitro tych dwóch facetów to zrobi? Są. Który z nich będzie nosił embriona? W pudełku będzie go trzymał? No tak, na przykład. Jak pan ma taką wiedzę na ten temat, to w pudełku go będzie trzymał i czary odprawiał. No dobra. Wie pan co? Co? Chyba nie jestem przekonany. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Panu.